fix it. Dobra, spójrz mi w oczy i powiedz to. Dasz radę. Mimo tego, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nie dasz rady, to ty dasz radę, bo ty jesteś super lama. Super lama sobie daje radę z każdym challenge'em. No w sumie, aby tak było, to byś nie był nazwany super lamą. Ale dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. To jest super lama. W dzisiejszym odcinku challenge od użytkownika I'm Pro Gamer 2013. Polegający na tym, że mam zabić 7 osób za pomocą butelki, a jeszcze potem dodatkowo 5 potrącić. I to mogą być ci sami oczywiście, chociaż takie ułatwienie dzięki. Kurde, będzie ciężko. Dobra, na początku wypuśćcie mnie stąd, cholera jakoś. Gdzie to się wychodziło? Nie, dobra, no jeszcze aż tak bardzo obczajonego mieszkanka nie mam, ale chyba wyjście było tu. Ej, moment, to może było wejść jeszcze wyżej? Nie. Nie, już nie ma. Kurde, sorry. Trzypoziomowe mieszkanie za 205 tysięcy? To nie byłaby wcale aż tak bardzo wygórowana cena. Do garażu, wyjść z mieszkania. Dobra, wejdźmy po prostu. I przyzwijmy sobie jakiś samochodzik. No, wakę chyba najlepiej byłoby. I w ogóle muszę rozpoznać tej okolice. Co tam się stało? Pięć za głowę, pięć za głowę, pięć za głowę. Kurde. Tyle razy zgarnął tą samą nagrodę. Nie, ej tam... Ło, tam się musiało coś masakrycznego wydarzyć. Trzech gości musiało mieć nagrodę za siebie, byli koło siebie w pobliżu. I jeden ich machnął, jakiś czwarty. No ale, bilon. Chyba 15 tysięcy, jeżeli tam były trzy piątki. Masakra. Ale dobra, to co, butelka i pięciu potrącić. Niekoniecznie w takiej kolejności. Chyba moment. Zobaczmy dokładnie, co to jest napisane na karteczce. Nawet słychać, to jest kartka. Zabij 7 graczy butelką i potrąć 5. Dobra, to spokojnie, to po prostu trzeba będzie tylko zapamiętać, ilu zabiłem w jaki sposób. I powinno być dobrze, ale nie, no kurczę, nie ma też limitu śmierci. No ale po co mi limit śmierci, jak zabójstwo butelką chociażby jedno jest prawie, kurde, niemożliwe. Oni wszyscy mają broń palną. A, aby to było chociaż samo 5 potrąceń, to może, ale i tak zazwyczaj gracze też poruszają się po prostu w samochodach. Kurde! A, no ale co, no popróbuję trochę. Po prostu, no i chyba będę musiał pogodzić się z porażką, ale w sumie kto wie. Mieszkanie jakoś udało się kupić, choć nie podejrzewałem, że się uda. Tutaj proszę bardzo, taka niespodzianka, więc może teraz też. Dobra, ktoś tutaj może nie w samochodzie, bo przypominam, potrącić muszę. Ej, dobra. Bam! Jest jeden! Okej. Okay. Ranga wzrosła za to potrącenie do mózgu aż. Dobra, Royal Gaming 1. Tak skończył. Oj, jak mi przykro. Ale okej, okay, tutaj może będzie i drugi nawet. Kurde, tak jak mówiłem. Oni strzelają po prostu. No mają broń palną, więc co mam teraz wyskoczyć z butelką nagle na nich? Jeszcze z takim tulipankiem typowym, stłuczona po prostu butelka, używana w charakterze broni. O, no nie, nie, no dobra, skupmy się najpierw na 5 potrąceniach. Potrącę 5 graczy, później będę martwił się o butelkę. Serio. Okej, okay. Trzeba jakiegoś znaleźć. Tam ci strzelali, więc od tamtych jak najdalej, więc nawróćmy sobie tu. I w pobliżu tamtych, kurde. Myślałem, że helikopter leci, a to tak w radiu. Słyszycie to? Mi to przypomina helikopter, jednoznacznie. A niektórym muzykę. Proszę bardzo, nie wiem, zmieniamy. Na solach, w sensie są jeszcze większe mózgotrzepy. Okej, tam na lewo, tam coś się dzieje. Kurde, ktoś do kogoś strzela. Fuck. A zresztą tamten z prawej już patrzy w moim kierunku. Pewnie myślał, że będę chciał się zemścić. Nie, dobra, podnie... O, shit. No ten też strzela, no... Skąd mogłem wiedzieć? Znaczy nie, inaczej. Wiedziałem właśnie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze wyrzucił moje truchło. I zabrał samochód. Ej, no co z tego, że był kradziony? No ale ej, przyzwyczaiłem się do niego. No co, czyli co, w tym momencie zerujemy licznik i już nie ma tam tego jednego potrącenia? No nie, no kurde, nic tam nie było o śmierciach. No tylko, żebym w odcinku po prostu zabił 7 graczy butelką i... No patrzcie, to... Gdzie on zniknął? I teraz za głowę Royal Gamingu 1 wyznaczyli 9 tysięcy, a ja go wcześniej potrąciłem.
Więc kurde, mogłem się wstrzymać i teraz dopiero go potrącić, no. Fuck you! No, jeszcze mu chyba pomogłem. Chyba zabiłem policjanta. No ale pięknie. Ej, za niego jest nagroda? To dawaj, ale padło. Dyklis Tornado, ta, jasne. Jasne, że go dorwę. Już go złapałem, już, dosłownie. Ale tylko tysiączek jest za niego, tak? Dobra, to są policjanci z prawej, czy gracze? Chyba gracze, ej, dobra. Ale najpierw, faktycznie, gościu z nagrodą. Może się uda go potrącić. Ej, umarł albo zniknął. A dobra, tam muszę spróbować kogoś przejechać, no kurde. No dzięki. Zupełnie nie o to chodziło. Ale spoko. Nie żywię urazy. No dobra, jednak widzę, ktoś tam żywi. Słyszałem jakieś eksplozje. No fuck shit. Kurde, ja myślałem, że to był granat. Ale niestety ten challenge jest skazany po prostu na porażkę. No, no co ja mogę powiedzieć, co ja mogę zrobić 7 graczy butelką? Jak? Jak? Serio? To nie mogę, nie wiem, być nagle odbieramy przyjaźnie przez wszystkich. Kurde, nie ma takich rzeczy. Mogę włączyć tryb pasywny, to wtedy będą oni starali się przejechać mnie z kolei. I to jedyna taka różnica. No kurde, nie da się. No dobra, bierzemy Mini Morrisa. Jedziemy kogoś przejechać. To będzie druga osoba. Wow, mam potrącić 5, przypominam. I 7 butelką. Ej, dobra, może chociaż spróbuję, pokażę wam, zademonstruję. Ej, cholera, dobra, może, ale wiecie co? Może nagrodę? Troszeczkę wcześniej. No, 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 lutuj! No przecież, no nie wierzę. Kurde, wow. Dobra, on rzuca bombami, więc na pewno nie będę tam, gdzie on akurat przejeżdża. Trzeba pojechać inną stroną. Dobra, tu będzie rzucał, ja wiem. Dlatego pojadę z tej. Może mi eksplozja nie sięgnie. Dobra, teraz tutaj rzucasz, wiem, widzę wszystko, wszystko ładnie widzę. Dobra, teraz nie wiem, gdzie zostawił. Serio, nie wiem, gdzie on to teraz mógł zostawić. Więc jedziemy bokiem. No, może nie aż tak bardzo, żeby zaryć skrzynki. Dobra, tam gracz z prawej jeszcze jest. On też pewnie się zaraz przyłączy do pościgu. Albo niekoniecznie. Kto wie, ale ja i tak mam mega turbo słabe auto. Ze słabą stacją radiową ustawioną. Tak właściwie. Dobra, gdzie on jest? Tu! Ale tylko 1000. Cholera. No ale nie, dobra, udało się. Coś fajnego zrobiłem już w tym odcinku, oprócz tego potrącenia wcześniej. A, no, zginął i opuścił grę. No, widocznie, skoro on stwierdził, że on z auto-aimem nie dał sobie rady z kolesiem, który auto-aima nie miał, bo był w samochodzie, to lepiej wyjść po prostu. Ej, ale kurczę, mimowolnie podjechałem w stare rewiry. Ale co, serio, teraz muszę przeparkować wszystkie samochody z garażu do garażu, czy mam rozdzielone między oba teraz? Dobra, inaczej, tam zostawiłem Gauntleta. To jeżeli Gauntleta nie będzie tutaj... Nie, nie chcę... Nie, rozumiem, że miejsce może się zwolniło, ale ja nie chcę tego samochodu. No, dobra, niech będzie taki Italian job. Nie, ale faktycznie, nie ma tutaj teraz Gauntleta. Czy będę musiał jakoś umiejętnie rozdysponować te samochody? Chyba, że do garażu mogę przyzwać po prostu, ale okej, dobra, najlepiej... Jeżeli chodzi o potrącenia innych graczy, to będzie w Pagazzi Wacca. To jest najszybszy. Choć nie jest oczywiście nieziemsko szybki. Ej, właśnie, mogę od razu... Fuck, sorry. Sorry za ten słup. No jakoś tak wyrósł jak spod ziemi. Nie, od razu zobaczę w Los Santos Customs, czy przypadkiem niedługo całkiem nie będzie stać mi na jakieś ulepszenia. Kurczę, no troszeczkę szkoda mieć super samochód, który wcale nie jest aż taki super. Że może być jeszcze bardziej szybki, zwrotny, lepiej opancerzony. No dalej, wpuśćcie mnie. I pytanie, ile będę musiał jeszcze uzbierać? No mieszkanko mam, no już naprawdę niewiele jest rzeczy, które mogę kupić. Ewentualnie jakiś samolot, helikopter, coś w ten deseń. Cholera, muszę go najpierw naprawić. Pancerz za 20 tysięcy, okej. Okay. Hamulce też za 20 tysięcy. Nadwozie jest okej. Okay. Silniku nie mogę kupić, wydech. Ej. A, kupmy. Czemu nie? Materiały wybuchowe może nie. Karbonowa maska. Nie stać mi jeszcze na nią, ale spokojnie. Najpierw te rzeczy, które faktycznie polepszają samochód. Dobra, rury wydechowe nie polepszają, no ale na to mnie było stać akurat.
Tablica lakierowanie, sprzedaj spoiler, zawieszenie mam najlepsze z możliwych do kupienia, karbonowe skrzydło mam, skrzynia biegów 29 tysięcy, jeszcze więcej. Niestety turbo nie mogę, muszę wygrać jeszcze 7 wyścigów w tej klasie, czy pewnie w super samochodach. No to poczekamy sobie z rok, dwa, ewentualnie dziesięciolecie. Koła szyby to niepotrzebne. Okej, czyli najmniejszą kwotą, jaką będę musiał zbierać, jest 20 tysięcy. Ale dobra, no to wracamy do challenge'a. I'm Pro Gamer 2013 pewnie. Teraz kurczę, tak się troszeczkę dziwi, że czemu tak właściwie przyjąłem ten challenge, a jeszcze go nie robię. Nie no, dobra. No ten challenge naprawdę od samego początku wzbudzał troszeczkę niepokój we mnie, bo nie wiem, jak ktoś w ogóle mógł pomyśleć, że to się może udać. Jednego gracza zabić, dobra, dwóch. Max, ale no nie siedmiu butelką. Kurde, chyba że włączę znowu Destruction Derby. Ale tam nawet nie było butelki. Ten przypał. Nóż, kij baseballowy, okej, okay, ale butelki nie było. Słabo. No dobra, co? No to nie czajmy się na jakiegoś pieszego jeszcze. Tam ktoś się błąka. Przed nami, tutaj teraz w lewo trzeba odbić. Cholera. Coś czuję, że nie dam rady go potrącić. No tam się bawi, no. Nie, moment, to jest on w ogóle? Nie. Czy tak? Sprawdźmy. Shit, dobra, tak nie trafię. No nie wiem, czy on sobie właśnie teraz włączył. Tryb pasywny, a w ogóle nie. Czy ja patrzyłem w dobrą stronę, czy to są... Nie, no to jest ten koleś, faktycznie. Nie mogę strzelić, ach, jaki beton, ale... Za to motorek? Jak najbardziej. Jestem teraz mega niekoleżeński. Ej, ale w sumie moment, on stoi w miejscu. Jeżeli uda mi się do niego szybko podjechać, to co z tego, że jest w trybie pasywnym? Przejadę go, kurde. Jak wiewiórkę, która wybiegła w najgorszym możliwym momencie pod koła. No ale też jest duża szansa, że mogłaby jeszcze oczywiście przeżyć. Wiewiórka jest zwierzęciem małym. Między kołami by się zmieściła. Starczyło, żeby pochyliła delikatnie główkę. Dobra, gdzieś tam mniej więcej. No fuck, no nie, no. No come on, no nie rób mi tego, waka. I tak, nieważne jak się przeturlam, i tak już stąd nie wyjadę. Ja pierdzielę, dobra, trudno. To chociaż może butelką. Ej, dobra, wspinaj się, dawaj. No nie, no nie mogę właśnie butelką, bo jest w trybie pasywnym. No i co teraz, piechol, no i co teraz? Inne auto. W sumie jeden strzał w helikopter policyjny zawsze można i warto posłać. Ej, kogoś zabiłem. Wow. Niezły ze mnie snajper. Lepszy na pewno niż zabójca butelką. Bo tego killa jeszcze nie ma. Ej, dobra, może zaraz wyłączę tryb pasywny. Albo będę może miał okazję bronią białą go haknąć. Skoro palną nie mogę. Dobra, jesteśmy mniej więcej w tym miejscu. Ale policja jak tam? Wypatrzą mnie? Chyba tak, kurde, niedobrze. No i co teraz? Ja mam buteleczkę. Op. No niestety. Niestety nie mogę. Jak słabo, on jeszcze teraz się ze mną bawi w ciuciu babkę, nie? Ej, dobra, ale sprawdźmy to. Ja bym tak po prostu cyk zrobił i się odsunął teraz. Dobra, rozwaliłem czyjś motor. Dobra, ale faktycznie, czy eksplozje się go nie imają? No nie. Więc niepotrzebnie zmarnowałem, ale moment, teraz mam przynajmniej masakryczną okazję, żeby przetestować, idzie do kolesia przykleić. Nie. Przynajmniej nie, kiedy jest w trybie pasywnym. Nie, bo jeżeli by szło zrobić z kogoś zamachowca samobójcę w ten sposób, to ale mega motyw. Nie, no niestety, sorry. Musiałbyś wyłączyć tryb pasywny. Ja mam już przygotowaną butelkę. On nie wie, no pewnie się nie domyśla dlaczego. Znaczy inaczej, pewnie się domyśla, że chciałbym go tą butelką zabić, ale nie domyśla się dlaczego akurat butelką. I dlaczego tak usilnie go gonię. Nie no dobra, nie ma co się bawić w kotka i myszkę z koleśem, którego nie zabije. Ej, ło, tu idzie zejść na dół? Nie, albo w sumie nawet może lepiej, że się nie da. Ja bym tam wpadł, to później bym do końca odcinku wychodził. Dobra, to jest jakiś samochód. Bierzemy to i jedziemy stąd w cholerę. Ej, albo... Jedziemy go potrącić. Dobra, bo on tu jeszcze przyjdzie. A jak jazd. Dobra, but na wstecznym. Dawaj. On musi spaść. Cholera, no jeszcze podsadziłem go wyżej. Dobra, nara. Sorry, nie mam na to czasu. Dobra, łyknął przynętę już.
Już wyszedł? Tak. Fuck! Ja go jeszcze dorwę, tylko muszę jakiś szybszy samochód dopaść. No, 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 no. W którym momencie on będzie przeskakiwał? To jest za wcześnie, koleś. Troszeczkę za wcześnie. No, ja bym miał szybsze auto. No, ta waka by się teraz przydała, nie? Ale kurczę, taka zabawa. Nie, no, nie jest źle, tylko pod kątem challenge'a jest słabiutko. Dobra, ej, zaspał. Uwaga, bo zaspał. Teraz tylko go na tyle przejechać, żeby naprawdę to się udało. No. Zginął? No nawet nie widziałem. Kurde. Ej, tak, chyba tak. Dobra, drugi. Drugi potrącony, przejechany na koncie. I respawnował się w domu. Dziwne. Dobra, aczkolwiek pozostaje jeszcze trzech. A później... Co no, z siedmiu machnąć butelką. Przecież to jest proste, nie? Nie no, bez przesady. Nie lubię oddawać challenge walkoverem, ale tutaj chyba będę musiał. Serio. Nie no, mogę spróbować. Spoko. Zaraz wyciągnę butelkę. I spróbuję kogoś sieknąć. Uwierzcie, nie da się. Znaczy, da się. Tylko oni muszą stać w miejscu i nic nie robić. Najlepiej jeszcze oddalić się od pada o jakieś 10 metrów. Żeby w ogóle nie mogli zareagować na to, że będę podchodził do każdego po kolei i szlachtał. No dobra, no to co? Tam widzę przed nami jakiś koleś. Jest szaleńcem, więc pewnie będzie strzelał. Nie zdziwię się, jeżeli tak faktycznie będzie, ale może też wysiadł z samochodu i będzie moją trzecią potrąconą ofiarą? Nie! Dobra, ale serio, zawróci do mnie? Coś? Tam się kręci. Zatrzymuje. Dobra. No to patrzcie, uwaga, butelka. Ty. Lecimy. Aha, odjechał w drugą stronę. No i tak właśnie działa butelka. Tak się spisuje w walce. Dobra, no sorry. Nie no, dobra, bo jeszcze będę posądzony o rasizm, bo on jest chyba karnacji dosyć ciemnej. Albo nie, właśnie będę rasistą, jeżeli go nie zabiję, jeżeli będę patrzył na rasę. Przed zabójstwem. Każdych równo, kurde, każdych równo. No tak działa butelka. I patrzcie, jak działa z bronią. Ło kurde. To było mocne, ale szkoda, że na graczach tak się nie da. Oj, shit. Dobra, cofnij się do mnie. No przecież mam tylko butelkę, koleś. Jestem naprawdę łatwym kąskiem. Dobra, moment. Jest opancerzona furgonetka. Mógłbym ją jeszcze zgarnąć. Ale dobra, najpierw. O, szyt, bo nie idzie. Uwaga. Dobra, udało mi się go wysadzić z auta? Niekoniecznie. Cholera, dobra, gdzie było turlanie, aby co? Aha, turlać się mogę tylko mając broń, która strzela, więc... Ale kurde, słabo. Dobra, on wie, co ja będę chciał zrobić. Kurde! Myślałem, że tego nie przewidzi. No dobra, stałem się ja potrącony. A nie to miało być w tym challenge'u, no zupełnie nie tak. Nie no, serio, kochani, poddaję tego challenge'a walkowerem, niestety. Kurde, no nie da się. Kurde, nie da się, nieważne ile, jak długo bym siedział, nie, sorry, nie, na pewno dałoby się, ja bym siedział non-stop przez 24 godziny w kółko biegając z butelką, ale sorry, tyle czasu ja nie mam, kurde, po prostu, raz, że praca, dwa, magisterka, która czeka na napisania, a termin, już jest niedługo, naprawdę niedługo, no chyba, że teraz jeszcze raz zrobimy ten sam motyw, czyli wysiądziemy i... Spróbujemy ostatni raz machnąć go butelką. Co z tego, że jedzie samochodem? No przecież, ej, challenge. Trzeba machnąć siedmiu. Tylko chyba już się teraz nie cofnie do mnie, niestety. Nie, cicho, nie jest daleko. Tylko już pad nie wytrzymuje tego wciskania sprintu. Klawisz zostaje we wgłębieniu, kurde. Ale przypominam, że żeby biec sprintem, trzeba go wciskać cały czas. All the fucking time. Wow, ale koksik, zazdroszczę ci rzeźby. Gin. No dobra, ale jeszcze, żeby gracze tak ginęli szybko po ciosie z butelki, jak giną zwykli obywatele, to by było też troszeczkę łatwiej, ale wcale nie. Wcale, że nie. Oni potrzebują dwóch, czasami nawet trzech takich ciosów, żeby zginąć. To jest dla mnie mega nie fair, bo broń biała powinna od razu zabijać. No przecież, jeżeli ktoś znajdzie podczas walki z jakimś innym graczem tyle czasu, żeby
wyciągnąć nagle butelkę, kij baseballowy, nóż albo cokolwiek z tych rzeczy, no to powinien być, kurczę, na uprzywilejowanej pozycji, a nie, że dostaje cios kolbą w ryj, no choć nie, no w sumie kolba też powinna dobrze działać. Ej, dobra, ale są... Wy? Shit! Dobra. Czemu do ochroniarza? Why the kurde... no policjanci go potrącili, a ja nie dałem rady. Fuck. Ej, no dobra. Jeszcze raz, ostatni dosłownie, ale tym razem już typowo butelka. Typowo butelka, żaden samochód. Potrącenia już się nie liczą. I tak już, kurde, ja zostałem tyle razy rozjechany, że aż, kurde, szkoda gadać. Uwaga, koleś tam na pewno nie jest w samochodzie. No chyba, że właśnie wsiadł i będzie odjeżdżał. Uwaga, biegnę z butelką. Policjanci odjeżdżają. Moment, gdzie on się chowa? Moment, wewnątrz? Tak? Serio? Nie, nie, nie. To... No tutaj był! Kurde! No ja mam butelkę. Też niedobrze, ale dobra, lecę do niego. Lecę co sił w nogach, zygzakiem. No? No wysadź go! No nie wsiądź z nim! Kurde, ty kretynie! Czekaj, moment. Wait! Guy, hey, wait, wait, sorry. Sorry, sorry, sorry. No wypieprz go z samochodu! No wywal go! Aaaa! Nie wierzę, nie? Ej, moment, ale przypadkiem... Spójrzmy na listę, czy nie ma jakiegoś zioma? No, ja bym teraz próbował walnąć jakiegoś ziomka z ekipy w ten sposób. Mega turbo słabo, no ale no widzi... No, kurde... No koniec końców nie spróbowałem jeszcze. Ale dobra, no to lecimy. Znowu do kolejnego kolesia na mapie z butelką w dłoniach. No bo taki challenge, no kochani, no uważajcie, co łapkujecie. Po prostu, no inaczej, postawcie się w mojej sytuacji, ja to będę musiał nagrać, czas ograniczony. Więc teraz trzeba też odpowiednio dobierać challenge. Spokojnie, ej, challenge dobry jak każdy inny, wiadomo, to nic nie, jakby nie ujmuję autorowi, ani muszu, no ale kurde. Przecież na pewno były jakieś inne jeszcze. Dodatkowo, a ten zgarnął najwięcej łapek, zgarnął dokładnie 3. Ale spoko, dobra, jakiś koleś, ostatni, naprawdę, kurde, bo zaraz wyskoczę na tramwaj z tą butelką. Oh, fucking hell. Oh, dobra, ej, tam za mną. Nie, takie coś po prostu męczy, no wiesz, kurde, podchodzisz do challenge'a wiedząc, że on się nie uda, 7, kurwa, graczy. No, too fucking much. Albo zła broń. Albo na przykład zabij 5 pukawką, to jak najbardziej do ogarnięcia. Jak najbardziej. No ale butelką, jeszcze graczy 7. Albo na przykład zabij 7 policjantów, oni też strzelają, ej, zazwyczaj. W sumie nie, bo mógłbym po prostu wyczaić moment, kiedy stoją na przykład koło lotniska, dwóch koło siebie, nie zwracają na nic uwagi i wtedy pach, pach, zgubić pościg i znowu się cofnąć w to samo miejsce. No troszeczkę bym mógł się chytrością popisać. Ej, dobra, dajcie mi jakiś samochód. Bo chciałem troszeczkę jeszcze zarobić w tym odcinku, mimo wszystko. Przypominam, 20 tysięcy, żeby ulepszyć samochód. No, to tam jest opancerzona furgonetka, no. Kurde, give me some wheels. Dobra, tu, stój, tu. Dobra, skoro musisz w ten sposób, Ron, wypieprzaj. No, ho, jeszcze by tamten mnie potrącił. Nie wiem, czy nawet zdążę do niej dojechać. Słabo! Nie, ale co? Nie, nie, szczerze, nie, serio, wybaczcie. Nie chce mi się po prostu jechać do żadnego gościa i próbować coś zdziałać butelką, bo on po prostu mnie zastrzeli. Albo jak będzie w samochodzie, on to przejedzie. Jeszcze lepiej. Kurde. Nie, po prostu challenge oddany walkowerem. No i w tym momencie Piecho dopiero po raz pierwszy tak autentycznie pokazał, że jest z lamą. Bo co jak co, ale mogłem popisać się wytrwałością. Spróbować. Kurde, nie, no próbowałem, cholera. To sumienie moje powinno być, powiedzmy, średnio czyste. Tak jak prześcieradło, które po praniu spadło na glebę i troszeczkę się upieprzyło znowu. Coś w tym stylu. Dobra, jest jeszcze furgonetka na mapie? Jest, to jeszcze spróbuję ją tylko przechwycić, zarobić. Mały, bo mały, ale zawsze jakiś grosz. I skończymy ten odcinek, kochani. Więc teleportem do niej.
bo teraz każda minuta jest dla mnie na wagę złota, ale kurde, co się z nim stało? Tam widziałem jakieś eksplozje. Ale dobra, spokojnie. Mam bombkę już przygotowaną. To kleiłem? Wiesz, że tak? No ej, no, eksplozja. Come on! No co jest? Kurde, dobra, nie, cicho, to trzeba w pewnym sprincie to zrobić. W takim wypadku, ej, ale nie, to auto jest wolniejsze od opancerzonej furgonetki. I to nie jest żart. No fuck! Czemu nie mogę jej dokleić tak po prostu? Dobra, no to inną broń. Powiedzmy pistolet, walimy po kołach. Dobra. No i jeszcze zniknęła! Walić to! Trzymajcie się, kochani, ja się z wami żegnam. Pozdro, cześć, hej, no kurde! Takie odcinki.